my mamy swoje poważne problemy. Jeszcze taką perspektywę podam. Produkt krajowy brutto nasz, 1,5 biliona, czyli przekroczyliśmy 1500 miliardów. Jak porównamy około 300 miliardów budżetu państwa, no to mniej więcej będziemy mieli proporcje pomiędzy tym, co trzyma w ręku minister finansów, a jakie są możliwości naszego państwa. Jeżeli teraz znowuż porównamy to z 850 miliardami zadłużenia długu publicznego, no to wtedy już będziemy wiedzieć, co nam grozi. I to jest pierwsze poważne zagrożenie, bo każdy przecież ma pełną świadomość, że co roku dodajemy do tego zadłużenia coś, czyli musimy sprzedać papierów dłużnych na wykupienie starych papierów i jeszcze pokrycie nowego zadłużenia. I teraz już bardzo krótko główne ryzyka, które ja osobiście widzę, nie, jako Mirosław Sekuła, nie jako wiceminister finansów. Proszę Państwa, no to jednak system ubezpieczeń. Jeżeli Państwo sobie, tak, jeżeli wszyscy sobie uświadomimy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby się nie pomylić, to sobie wezmę ściągę, w zeszłym roku zebrał wszystkich pieniędzy 101 miliardów 600 milionów złotych. Tak, chyba sprawdzę, tak. 101 miliardów 600 milionów złotych to były wpływy na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. A osobom fizycznym, świadczeniobiorcom wypłacił 162 miliardy 700 milionów złotych. No to z tego już wszyscy wiedzą, że mamy właściwie gotową receptę na katastrofę, jeżeli się z tym nie uporamy. No do tego, jak tego dodam mniejszą część, czyli KRUS, zebrał 1,4 miliarda, a wypłacił 14,2 miliarda w ubiegłym roku. No jeżeli do tego dołożymy bardzo mały i znacznie mniejszy niż miał być deficyt budżetu państwa w ubiegłym roku, ale 25 miliardów, to Państwo widzicie, że to generuje około 100 miliardów złotych w ciągu roku przyrostu zadłużenia. Przyrostu zadłużenia. Ja uważam, że to jest główne ryzyko dla naszych finansów publicznych, że oscylator zadłużeniowy jednak ciągle pracuje. Jeżeli nie poradzimy sobie z tymi dwoma głównymi zagrożeniami, czyli system ubezpieczeń społecznych, no 75 miliardów w ciągu ubiegłego roku. Nie liczę kosztów ZUS-u, bo tam różnie mówią, że za drogi, oni mówią, że bardzo tanio działają i tak dalej. Czyli tylko porównuję wpływy i wypływy, bez kosztów własnych. No, czyli nawet gdyby się okazało, że nasz budżet byłby zrównoważony, to tego oscylatora ubezpieczeń społecznych nie jesteśmy w stanie wytrzymać na dłuższą metę.